Szczęść Boże, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, kiedy zamykał Pan wczorajszy dzień, ciągle jeszcze pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji, z tego miejsca, bez trybu, Pan Prezes, Premier, Naczelnik Kaczyński wygłosił zdanie, które nie miało charakteru ocennego. On stwierdzał fakt. Donald Tusk agentem niemieckim. Rozumiem, że pan premier, prezes, naczelnik, w swoim czasie szef Komitetu Bezpieki rządu własnej kreacji, nie dopełnił obowiązków, a może przekroczył uprawnienia. Być może wszedł w posiadanie informacji, do których nie miał prawa docierać. A być może nie dopełnił obowiązków, ponieważ, jak rozumiem, nie uruchomił żadnych procedur, które by doprowadziły do zbadania i przykładnego napiętnowania przypadku zdrady narodowej. Panowie Kamiński, Wąsik, et consortes, również sprawa jest ważna, panie marszałku, najwyraźniej nie dopełnili obowiązków. Z tego miejsca padały już podobne zdania i powinni byli siedzieć albo Milczanowski, albo Lex. Albo Morawiecki, panie pośle, albo, proszę o konkluzję. Albo pan redaktor Szymowski. Ktoś powinien wreszcie siedzieć. To nie jest sprawa. Panie to pośle. Nie jest sprawa, panie marszałku, jak był pan łaskaw to dziś podsumować, prywatnego chamstwa i braku zdolności do przestrzegania norm współżycia społecznego. Proszę nie sprowadzać tego na tory prywatnego konfliktu dwóch zgryźliwych tetryków. Panie pośle. Mówmy o sprawach państwa. Panie pośle, przekroczył pan czas dwukrotnie. Naprawdę nie mogę więcej tego tolerować. Serdecznie panu posłowi dziękuję. Pytam, kto będzie siedział? Kto będzie siedział? Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł. A teraz zapraszam pana posła Antoniego Macierewicza. Siedzi, ale nie w tym sensie siedzi. Proszę o spokój, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo. Dzisiaj spotykamy się 12 grudnia, dzień przed rocznicą zbrodni.